Cześć, witajcie, ja nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W tym odcinku zajmiemy się obalaniem mitów. Mitów, które poniekąd i ja w pewnym sposób tworzyłem. Wielokrotnie opowiadając o swoich markach akumulatorów, opowiadałem Wam, używając takich słów, że zaprojektowaliśmy, stworzyliśmy i tak dalej... I tutaj chyba trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że chyba lepszym rozwiązaniem jest zasugerowaliśmy i wybraliśmy. Bo na przykładzie współpracy z fabryką akumulatorów Autopart z Mielca mogę Wam powiedzieć, jak wyglądał proces powstania akumulatora R1 Energy. Ja od bardzo, bardzo, bardzo dawna w Szczecinie na taksówki odważałem się sprzedawać akumulator. Voyager, czyli to jest ten akumulator zasilający, produkowany przez fabrykę akumulatorów Autopart. Wielokrotnie z inżynierami, w szczególności z Heniem przybyło, rozmawiałem na ten temat, mówię, Haniu, jak dla mnie ten akumulator powinien być bardziej dualem, bo on ma mniejsze rozruchy, ale fajnie się spisuje przy tych mocnych obciążeniach. Akumulator na antymonowych płytach, czyli ta konsumpcja wody jest większa, ale w przypadku taksówek namówienie tych ludzi, żeby co jakiś czas odkręcili sobie korki, uzupełnili wodę jest dużo łatwiejsze niż namówienie zwykłych użytkowników. I ci, którzy decydowali się na taki eksperyment, bo to było w pełni świadomy wybór, informowałem ich co to jest za akumulator, jak się będzie spisywał, jak to będzie działało i tak dalej, z reguły nie wracali. To były z reguły minimum 2, 2,5 do 3 Lat jazdy na taksówce i postanowiliśmy właśnie wspólnie z inżynierami z fabryki odmontował Topart, tutaj pod przewodnictwem Henia przybyło, że opracujemy taką serię R1 Energy dla mnie i będzie to taka eksperymentalna seria, którą puścimy w rynek. Te akumulatory świetnie się spisały. Jeżeli ktoś potrzebuje bardzo rzadko używać akumulatora, tam jest wieczko typu Duplex, czyli one jest szczelne, nie ma problemu z tym, że coś tam będzie wyciekać i tak dalej. Ktoś rzadko jeździ kamperkiem, łódką czy czymkolwiek, to się naprawdę spisuje. Nie minęło. Kilka lat trzeba powiedzieć. Na bazie tych doświadczeń i swoich, i tych moich doświadczeń, Autopart wyprodukował swoją serię dual akumulatorów, bo R1 Energy jest taką właśnie typową serią dual. Nie przypisuję sobie tutaj w żaden sposób zasług za powstanie tych akumulatorów. Otóż nie, nie, nie. Bardziej chodzi o to, że na bazie moich potrzeb, moich doświadczeń, wzięliśmy potencjał i możliwości tego, co Autopart jest w stanie wyprodukować. Oczywiście z Przepastnego katalogu możliwości typu schemat płyt, typu napastowania, typu składy, składu, składy mas czynnych, które ma autopart przetestowane, stopy ołowiu, które ma autopart przetestowane, dobieraliśmy parametry tak, żeby ta seria R1 Energy była akumulatorem ze sporym zapasem, aby ta pojemność cykliczna, która wychodzi w piątym, między piątym a dziesiątym, dziesiątym cyklem, żeby ona się naprawdę bardzo fajnie spinała. I to muszę powiedzieć, że w 50% była to taka współpraca, gdzie mógłbym sobie odrobinkę przypisać, że coś tam braliśmy pod uwagę, znaczy że gdzieś tam te sugestie, te możliwości, te dobory i tak dalej były. Natomiast wrócę teraz do tematu odcinka, czyli nowa dostawa z, od naszego dostawcy akumulatorów z Chin tych litowo-żelazowo-fosforanowych i ja od dłuższego czasu mam taką zdolność, taki potencjał, aby mówić po prostu wprost, jak jest. Produkuje dla nas te akumulatory KIO. To jest chiński producent akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych. I ja nie zamierzam opowiadać takie, takich kocopołów jak wielu opowiada, nie chcąc się przyznać. Kto jest fizycznym producentem, że najlepsi producenci produkujący dla wojska, dla armii, albo takie za przeproszeniem pierdolenie, że robi to jakiś tam producent, którego wymieniają, który ma super renomę, ale tak naprawdę te fabryki nawet nie, nie stoją koło siebie. Bardzo łatwo jest się podpiąć. Ja nie mam żadnych kłopotów z tym, żeby powiedzieć, że naszym dostawcą akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych jest chińskie KIO. Chiński producent przesłał nam listę, co produkuje i co może nam zrobić w masowych ilościach i zapytał się po prostu, czy jesteśmy w stanie zamawiać kontenerami, wtedy on nam robi oznaczenia, czy po prostu paletami, jakieś tam zbiorcze przesyłki i wtedy po prostu możemy to kupić bez etykiety i oetykietować to sobie już u nas w Polsce. No i zdecydowaliśmy się na zakup paletowych ilości, czyli jakby paleta jednego rodzaju i kontenery zbiorcze, czyli jest kontener kierowany do Gdyni, i tam wielu producentów zrzuca swój towar, i już z Gdyni agencja celna DHL-u odsyła do nas, jakby już ten gotowy produkt. Od producenta dostaliśmy całe spektrum. Nie chcieliśmy brać m, najtańszych setek, które ledwie stoją koło setki. Znam takich, którzy kupują 60 po budowach GR31 yy, GR i kleją na tym 100-120. To jest podłe i to jest kurestwo, które występuje na tym rynku. Wybraliśmy akumulatory ze sporymi zapasami. Wybraliśmy akumulatory, co do których nie ma przycięcia na jakości BMS-a. Dopłacamy za warm-up, tym bardziej, że w wielu wypadkach jest to naprawdę bardzo nieduża kwota. Wycofaliśmy w ogóle akumulatory bez warm-upu, te nasze erlity. Ten od pojemności 100, 200 i 300 mają warm-upy. Dodatkowo podpowiem Wam, że właśnie złożyłem zamówienie na pojemność 400Ah w bloku C, w tym największym. A teraz opowiem Wam, bo właśnie wjechała do nas 300. Jest to akumulator w takim blisko bloku C, takim jak akumulatory do tych największych tirów. I mega zastanawiała mnie ta pojemność, bo no jakby zaufałem tej naszej już blisko rozpoczynającej się czteroletniej współpracy z chińskim producentem z KIO. Wszystkie rzeczy do tej pory się zgadzały, ale tak kusiło mnie, kusiło mnie Robert potwierdzić to, to 300, bo mm, zanim to wrzucimy do, do, do naszej oferty, do oferty naszego sklepu emyślnikmoto.pl mm, Pod spodem Wam zamieszczę link, jak chcecie tam jakieś szczegóły odnośnie tego akumulatora, to sobie możecie śmiało zaglądać. No i zobaczcie, podłączyłem akumulator AirLit 300Ah pod Alfa i ten akumulator rozładowuje się przez 755 minut. To jest 12 godzin i 35 minut. Ma na górkę 12,71%, czyli tą jego pojemność można oszacować na blisko 340 amperogodziny. I mi spada trochę kamień z serca. Oczywiście wiedziałem, że tam te 300 musi być, bo przez te 3 lata producent nie dał zaprzestaniem dupy. Wchodzimy w czwarty rok współpracy i ta współpraca naprawdę fajnie się układa, bo o dziwo mamy już terminy płatności u producenta. Znaczy, termin wygląda w ten sposób, że tam przedpłacamy 30% w dniu zamówienia a resztę w momencie, kiedy wpłynie towar do, do, polskiego, do polskiego portu. Jak mamy potwierdzone, że ten towar wpłynął, no to po prostu dopłacamy resztę i to jest taka fair współpraca, bo z jednej strony no, wysyłamy w ciemno 30%, no ale z drugiej strony na no, 3 lata to się fajnie układa i... i no i Jestem naprawdę na ten moment bardzo, ale to bardzo zadowolony. Tak jak wspomniałem wcześniej, producent niedawno zaproponował akumulator o pojemności nominalnej 400Ah. Ja mam nadzieję, że uda się to. Bo zamówiłem tak pilotażowo na razie jedną paletę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Też domawiamy wspólnie z kapitanem przyczepą takie akumulatory litowo-żelazwo-fosforanowe, dedykowane pod kampery. Też wam zamieszczę link do tego, jeżeli ktoś potrzebuje podsiedzenie w trojaczkach, czyli w tym. Citroenie, Peugeotie i Fiacie to są takie akumulatory pojemności nominalnej 200 Ah i, i, i jego można ładnie taką kosteczkę włożyć pod siedzenie. Producent też ma takie akumulatory jak magazyny energii takie do szafrakowych i to jest kolejna rzecz, którą będziemy wprowadzać na przyszły rok, tak aby mieć magazyny energii również w swojej ofercie. Patrząc na to, jak zmieniają się przepisy związane z prawem energetycznym, pewnie to będzie taka konieczność, aby takie rzeczy mieć w ofercie, i tym bardziej tak jak wygląda nasza współpraca z naszymi partnerami od firm związanych z fotowoltaiką. Też są takie zapytania. Od nich. Dodatkowym bonusem w tym filmie jest to, że ja ładowałem ten akumulator prostownikiem, ale ładowałem go wyjątkowym prostownikiem, który ma limitowane napięcie, limitowane natężenie. Najpierw ładowałem to jednym kulonem 716, ale ten mam maksymalnie 16 Amperów. Podłączyłem drugiego kulona. Napięcie zlimitowałem do. 14,5 V. I nic się nie stało. Temu akumulatorowi naładował się poprawnie, rozładował się poprawnie. Teraz spróbuję też zrobić eksperyment z ładowaniem takim zwykłym rzeźniczym prostownikiem, ale zrobię to na setce, bo ładowanie tej trzy sety to naprawdę czasowo trochę trochę zajmowało i pokażę i spróbujemy przetestować, czy te BMS-y zabezpieczą się na tyle, żeby nie dać się uszkodzić. Natomiast wielu z Was mnie pyta, czy można ładować akumulatory litowo-żelazo-fosforanowe zwykłymi prostownikami. Co do zasady nie powinno się wiele stać, bo BMS, czyli Battery Management System, posiada zabezpieczenia, które w przypadku zbyt wysokiego napięcia rozłą powinny rozłączyć możliwość ładowania, aczkolwiek ładowarki dedykowane do akumulatorów litowych mają troszeczkę inne krzywe ładowania. Tamto napięcie w zasadniczej części procesu ładowania jest zdecydowanie niższe, podczas gdy w zwykłych prostownikach dedykowanych do kwasioków, czyli do akumulatorów opartych o ołów, żel, AGM i zwykły taki spłynnym elektrolitem, napięcie dąży jak najwyżej, żeby po prostu jak najszybciej się rozwinąć, żeby jak najszybciej wzrosło i w międzyczasie ten prąd zaczyna spadać. Tak, w przypadku ładowarek dedykowanych, to napięcie jest limitowane w miarę nisko, bardzo często jakieś 13,8 poniżej 14 V, i w tym czasie płynie jak największy prąd. I dopiero w momencie, kiedy rezystancja tego ogniwa zaczyna mu bardzo mocno podpowiadać, że już pora przejść do fazy wysycania, dopiero wtedy prąd bardzo mocno kontrolujemy, obniżamy, ale za to pozwalamy, aby to napięcie wzrosło. Z mojej strony to na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i w następnym odcinku odnośnie właśnie litowych tematów podłączymy pod zwykły transformatorowy prostownik setkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a tłem do tego wszystkiego są właśnie te opowieści z muchu i paproci. Czy z paproci i muchu, nie wiem, jest takie powiedzenie, że wielu opowiada, wielu konfabuluje, a chyba, drodzy koledzy z branży, najwyższa pora zacząć mówić, jak jest, bo... Nie ma sensu ukrywać przed klientami, przed widzami, przed kimkolwiek, kto jest producentem, dlaczego to etykietujemy. Jaki to ma sens, i tak dalej. Ja chcę pilnować jakości swoich produktów, dlatego mam swoją markę. To ja decyduję, co jest tam pod spodem. Ja mam wpływ na politykę finansową, na politykę cenową tych produktów. Staram się, aby jakość, przede wszystkim jakość, była jak najwyższa kosztem ceny. Tak, bo ja mam niestety takie podejście, że u mnie, jeżeli miałbym do wyboru duży kompromis jakość versus cena, zawsze postawię na jakość kosztem wyższej ceny. I tak to wygląda u mnie. Jeżeli odcinek się podoba, pamiętajcie, aby zostawić lajka. Jeżeli tematyka kanału jest ci bliska, pamiętaj, aby subskrybować. Za co będę serdecznie wdzięczny. Pozdrawiam Szczecin Gryfińska 106. To jest to miejsce, które jest dla Was przeznaczone. A teraz odbieram telefon, bo dzwoni do mnie bardzo, ale to bardzo ważna osoba.